Staram się popracować w taki sposób. Zauważ. Cześć, witam Was, Marek Purczyński. Ruch na świeżym powietrzu to samo zdrowie. Dlaczego? Przede wszystkim mam na myśli pracę serca i pracę płuc. Te dwa organy, w zasadzie ten jeden układ oddechowo-krążeniowy, to jest nasz motor napędowy, to jest to, co dostarcza tlenu do naszych komórek i warto, żeby on był w jak najlepszej formie, jak najdłużej, żeby funkcjonował jak najlepiej, żebyśmy mogli długo cieszyć się zdrowiem i żebyśmy mogli się cieszyć witalnością i pełną energii. I dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć trochę o treningu płuc i o pracy tego niesamowitego narządu. Bo kiedy myślimy płuca, to najczęściej myślimy o takich dwóch bezsensownych workach, które się wypełniają i zamykają. Nie do końca rozumiemy mechanizmy, które dyktują pracę tego organu, a to jest nieprawdopodobnie złożony, nieprawdopodobnie skomplikowany narząd. Jak są zbudowane płuca? Większość z Was zna taki termin jak pęcherzyki płucne. Pęcherzyki płucne to takie malutkie banieczki, można by powiedzieć, zbudowane z jednowarstwowego nabłonka, czyli można powiedzieć, to jest skóra wewnątrz naszego ciała, ale skóra tak cienka, że pozwala na przenikanie gazów w dwie strony. Z jednej strony, z powietrza, które zasysamy do naszej klatki piersiowej, dostarczamy tlen do krwi, równocześnie z tej krwi jest oddawany do powietrza atmosferycznego, dwutlenek węgla. Dzięki temu prowadzimy taki proces wymiany gazowej. I teraz niesamowicie ciekawa informacja dla większości z Was będzie taka, że przeciętny człowiek wlewa do swoich płuc jednym wdechem około 2 litrów powietrza. To jest taka spoczynkowa objętość, którą zazwyczaj zasysamy do naszej klatki piersiowej. Jeżeli jestem większy, tego tlenu będzie trochę więcej. Jeżeli jestem mniejszy, to tego powietrza będzie trochę mniej. No i teraz, kiedy jestem w spoczynku, to ta objętość wdechowa to jest około 2 litrów. Ale kiedy podejmuję aktywności fizyczne, to nagle nie wiadomo jakim cudem mogę dwukrotnie albo nawet trzykrotnie, a wybitni sportowcy nawet czterokrotnie zwiększyć tą objętość oddechową. Jednym słowem, nasze płuca są rozciągliwe. Ta skóra, którą mamy wewnątrz klatki piersiowej, ona cały czas pracuje i cały czas się naciąga. I teraz niesamowita informacja dla Was jest taka, że wyobraźcie sobie, niby tylko 2 litry albo powiedzmy w porywach do 4-5 litrów, kiedy się sportuje, ale jaka jest wielka powierzchnia styku tego naszego naskórka z powietrzem, gdzie będziemy wymieniać te gazy, to kwestia wygląda tak, że przeciętne płuca mają około 70 metrów kwadratowych powierzchni. I to jest coś, co się w głowie nie mieści. Jak w takiej małej klatce piersiowej mogę zmieścić podłogę całkiem sporego trzypokojowego mieszkania? Ale tak to właśnie jest. I o ten naskórek musimy dbać i musimy przede wszystkim dbać o to, żeby ten naskórek był rozciągliwy i odpowiednio funkcjonował. Dlaczego? Co się okazuje? Każda tkanka w naszym organizmie, która nie jest odpowiednio ruszana, zaczyna sztywnieć. I doskonale to wiecie, że kiedy macie na przykład ból biodra, albo kiedy macie jakąś kontuzję kolana, to zauważacie, że kiedy chcecie tą nogę zgiąć albo wyprostować, ona nie daje się ruszyć w pełnym zakresie. No i teraz, co ciekawe, z klatką piersiową i w zasadzie z naszymi pęcherzykami płucnymi, naszymi oskrzelami jest dokładnie tak samo. Jeżeli ja regularnie, głęboko nie oddycham, to moje pęcherzyki płucne zaczynają się zapadać i zaczynają się sklejać. I tak z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc mogę tracić zdolność do maksymalnego nabrania powietrza, mogę tracić zdolność do wykonywania takich pełnych, głębokich wdechów i uzyskania odpowiedniej objętości oddechowej. No i teraz, co mogę zrobić, żeby poprawić ruchomość swoich płuc, żeby poprawić rozciągliwość swoich płuc? Przewrotnie Wam powiem, że nic nie mogę zrobić z tym tematem, ponieważ płuca są czymś biednym. I de facto same płuca, ja nie mogę ruszyć płucami, nie mogę pomyśleć, że chcę ruszać płucami, ponieważ tkanka płucna nie posiada mięśni kurczliwych, czyli nie posiada takich mięśni, gdzie ja pomyślę i te płuca się otworzą. Płuca działają na innej zasadzie. Płuca są bezpośrednio połączone z opłucną i między opłucną, czyli taką błoną powięziową, a samymi płucami znajduje się próżnia. I teraz ta błona opłucna przyrasta się do naszej przepony, czyli do głównego mięśnia oddechowego, który wyściela całą środkową część klatki piersiowej. To jest taka ładna kopuła, w zasadzie dwie kopuły łączące się mniej więcej w okolicy wyrostka mieczykowatego w tym miejscu. Czyli tu mam takie dwa piękne wybrzuszenia i teraz kiedy wykonuję wdech, kiedy pomyślę o tym, że chcę nabrać dużo powietrza, to moja przepona ściąga się ku dołowi, w stronę odcinka lędziowego kręgosłupa, pociąga za opłucną, a opłucna poprzez podciśnienie, w zasadzie opłucna poprzez pociągnięcie płuca, tworzy w płucu podciśnienie, dzięki czemu do płuc
nalewa się powietrze. Więc zapamiętajcie, płuca to biedny narząd i z płucami niewiele mogę zrobić, jeżeli chcę odpowiednio oddychać, ale jeżeli będę miał silną przeponę, jeżeli będę miał elastyczną klatkę piersiową, to te płuca niesamowicie się będą wypełniały powietrzem, a z punktu widzenia mikroskopowego te moje miniaturowe pęcherzyki płuce otoczone kapilarami, czyli naczynkami krwionośnymi, wszystko rzędu mikronów, bardzo malusieńkie, zaczynają się pięknie naciągać, przestają się zaklejać, przestają się zapadać i w zasadzie nie tracę tych płuc regularnie z dnia na dzień, kiedy będę odpowiednio i głęboko oddychał. I ten odcinek, poza tym takim teoretycznym wstępem, że mamy 70 metrów kwadratowych płuc, że wlewając 2 litry albo trochę więcej powietrza do płuc, ta powierzchnia styku powietrza z kapilarami, czyli z tymi małymi naczynkami krwionośnymi, musi być niesamowicie duża, żeby tlen i dwutlenek węgla mogły swobodnie przemykać, przechodzić przez błony, które w zasadzie łączą nas, nasze wnętrze, z zewnętrzem, czyli z całym powietrzem atmosferycznym. I teraz oprócz tej części teoretycznej chciałbym Wam pokazać kilka prostych ćwiczeń, które regularnie wykonywane, a najlepiej wykonywane kilka razy dziennie, spowodują, że Wasze płuca i Wasz układ oddechowy będą funkcjonowały dużo lepiej, a Wy będziecie oddychać dużo lżej i dużo pełniejszą piersią niż zwykle. I teraz możemy się posłużyć tak zwanymi technikami aktywacji mięśniowej. Czyli mogę użyć chociażby własnych pięści i pomasować elementy swojego ciała, w zasadzie rejony swojego ciała odpowiedzialne i unerwiające przeponę. Jak to działa? Przecież przeponę mam w środku. Ale pamiętajcie, że narządy schowane wewnątrz są skomunikowane poprzez zakończenia nerwowe, poprzez błony powięziowe ze skórą, która znajduje się na zewnątrz naszego ciała. Więc kiedy weźmiesz sobie piąchy, ułożysz je na dolnych żebrach, w zasadzie w okolicy łuków żebrowych, czyli wymacaj tam, gdzie jesteś twardy, tam, gdzie jesteś twarda i postarasz się delikatnie, a nawet może czasem niektórzy mniej delikatnie, porozcierać te dolne żebra w całym wymiarze, tak, żebym postarał się potrzeć delikatnie na samych plecach, żebym potarł delikatnie na żebrach, żebym potarł delikatnie w tej okolicy. To może być troszeczkę bolesne na początku. Chcę wykonać około minuty takiego automasażu. Mogą to być kuliste ruchy, mogą to być ruchy takie poprzeczne, mogą to być ruchy podłużne. Chodzi o jedną rzecz, żebym poczuł tutaj troszeczkę bólu. Ale po chwili, kiedy ten ból mija, nagle poczujecie takie ciekawe wrażenie, to jakby takie mróweczki zaczęły chodzić, jakby jakaś taka energia Was zaczęła tutaj oplatać. I to już jest pierwszy krok ku temu, żeby poczuć, że przepona jest w Was i ta przepona zaczyna się Was lepiej słuchać. I po takim krótkim masażu już będziecie oddychać troszeczkę lepiej, troszeczkę skuteczniej. Ale teraz postaramy się świadomie użyć tej przepony w pełniejszy sposób niż zwykle. Po pierwsze, skup się na tym, jeżeli oczywiście jesteś w stanie i nie masz krzywej przegrody i polipu w nosie, żeby do oddechu używać przede wszystkim nosa. Z jakiego powodu i co faworyzuje nos w stosunku do jamy ustnej, jeżeli chodzi o oddychanie? Mała objętość. I teraz, jeżeli mam dwie małe dziurki w nosie, to muszę się trochę bardziej napracować przeponą, żeby wytworzyć odpowiednie podciśnienie w klatce piersiowej. Czyli kiedy nabieram powietrza ustami, co się często będzie działo, to wyczujecie, że do pracy idą głównie mięśnie międzyżebrowe i to te zlokalizowane w tej części. W klatce jest mały opór, więc powietrze łatwo nalewa się do górnej części klatki piersiowej, ale trudno jest wypełnić dolną część klatki piersiowej, kiedy oddycham przez usta. Tu bym musiał taki bardzo głęboki oddech zrobić, o, aż mnie w gardle zadrapało, aż mnie wysuszyło. I to jest ważne, bo kiedy oddychasz przez usta, to gardło wysycha i często możesz mieć chrypkę i takie różne problemy. Oddech przez nos nawilża powietrze, ale też powoduje, że przepona będzie działała silniej. Stąd pamiętaj, oddychasz przez nos. I teraz dlaczego położyłem tutaj dłonie? Z tego powodu, żebym wyczuł, że ten oddech wypełnia tą dolną część klatki piersiowej i powoduje, że ta dolna część klatki piersiowej w taki promienisty sposób rozchodzi się od kręgosłupa. Lekko do przodu, lekko do dołu, lekko na zewnątrz. I zauważ. Klatka się mocno rozepchnęła. I luzuje. Powietrze trochę jak do butelki, wlewane od góry, ląduje na początku na dnie tej butelki. I starasz się przede wszystkim użyć tej części klatki piersiowej do oddychania. Czemu jest to takie ważne, żeby przede wszystkim oddychać tym torem dolnożebrowym? Ponieważ w dolnych segmentach płuc, w dolnych częściach tych płatów płucnych znajduje się najwięcej kapilarów i te części tego naszego 70-metrowego mieszkania są najlepiej skomunikowane z naszą krwią. Jednym słowem, jeżeli oddychasz górnymi częściami płuc,
mniej tlenu i mniej tlenu trafi do twojej krwi i mniej dwutlenku węgla będziesz w stanie wydalić. Im bardziej oddychasz dołem, tym lepiej jesteś w stanie usprawnić proces wymiany gazowej w swojej klatce piersiowej, w swoim organizmie. I to tyle o wdechu. Ale teraz, żeby wykonać dobry wdech, trzeba również wykonać dobry wydech. I teraz użyjemy takiej techniki, w której będziemy mocno zaciskać brzuch i postaramy się z tej napuchniętej, napęczniałej, dolnej części klatki piersiowej usunąć jak najwięcej powietrza atmosferycznego, tak żeby znowu móc nabrać pełen, głęboki wdech. Więc kiedy już się napompujesz, postaraj się wykonać teraz ruch odwrotny. Wykonaj wydech, którym delikatnie zacisną się twoje mięśnie brzucha, na początku delikatnie, a potem mocno. I żebra zejdą się do siebie, one zasadniczo się prawie tutaj skleją, klatka piersiowa się mocno przygarbi i obniży. I z tej pozycji wytworzysz w klatce piersiowej silne podciśnienie, dzięki czemu, kiedy pomyślisz znowu o wdechu, to poczujesz, jak taka fala powietrza napiera na ciebie i uderza w dolną część płuc. I to będzie działało jak taki gigantyczny wentylator w tym momencie, kiedy wykonujesz wdech. Klatka pęcznieje, kiedy wykonujesz wydech. Żebra się domykają. Wdech. Trzymam. Wydech, domykam. Wdech, dużo powietrza w dolne segmenty płuc. Wydech. Domykam. I taka forma oddechu nie tylko będzie aktywowała te dolne części płuc. Pamiętajcie, że kiedy wytworzycie podciśnienie w płucach, to one równomiernie zmieniają swoją objętość i na górze, i na dole. Więc kiedy skupiasz się na oddechu torem dolnożebrowym, twój tor górnożebrowy również jest zaangażowany do pracy. W tym ćwiczeniu głównie chodzi mi o to, żebyśmy unikali patologii oddechowych w postaci zadzierania barków ku górze, w postaci wypychania klatki piersiowej ku górze, a skupili się na tym, co kluczowe, czyli na pracy tych dolnych segmentów płuc i na pracy przepony i mięśnia poprzecznego brzucha, bo właśnie w tym ćwiczeniu wydechowym głównie ten mięsień poprzeczny brzucha działał. I teraz samo ćwiczenie, które nazwałbym wentylatorem, jest znakomitą formą pracy samej tkanki płucnej. Mamy za zadanie tę klatkę piersiową maksymalnie rozepchnąć, maksymalnie zamknąć. Jak to wygląda w praktyce? Mogę wykonywać ten oddech dynamiczny, czyli zamiast czekać i mocno się rozpierać klatką piersiową, staram się popracować w taki sposób. Zauważ. I teraz może wam części z was przypominać to na przykład oddech Wima Hofa, ale jest tutaj pewna różnica. Wim Hof w swoim oddechu mówi o tym, żeby oddech był wykonany jak najbardziej lekko, dzięki czemu dochodzicie do tak zwanej hipokapni, czyli do obniżenia poziomu dwutlenku węgla we krwi. Ale tutaj ten dwutlenek węgla nie będzie tak mocno obniżany z jednego powodu, że silnie pracujemy przeponą i silnie pracujemy mięśniami wydechowymi. Więc kiedy wykonam 10, 15, 20 takich oddechów, nie będę taki oczadziały i nie będę taki zakręcony jak w technikach Wima Hofa, które polegają na luźnym wydechu. Tutaj wydech jest mocny, ale dzięki temu, że on jest mocny, lepiej napniemy przeponę, lepiej napniemy mięśnie brzucha i przede wszystkim bardziej zmobilizujemy płuca do naprzemiennego rozszerzania się i naprzemiennego zwężania się. Ja sugeruję wam wykonać codziennie 5-10 takich oddechów i tak jak mówiłem już w tym materiale chwilę wcześniej, dobrze takie ćwiczenie wykonać nawet kilka razy dziennie. Z jednego powodu. Skala i ilość oddechów, które wykonujemy dziennie, jest przeogromna. Statystyczny Kowalski nabiera i wypuszcza powietrze z klatki piersiowej około 20 tysięcy razy dziennie, czyli generalnie na dobę, bo kiedy śpimy, to też naturalnie oddychamy. Więc jeżeli zrobisz to tylko raz dziennie albo dwa razy dziennie, może być trochę mało. Ale zauważ, że taka technika to jest przerywnik w każdej jednej czynności. Kiedy prowadzisz samochód, skończyłeś telekonferencję, jakieś lekcje z dzieckiem robisz równie dobrze, możesz zawsze wykonać kilka głębszych wdechów i wydechów i wcale nie musi być to takie widzialne dla osób z zewnątrz. Możesz po prostu pomalutku się napompować
i zacisnąć. I to pozwoli Ci doświadczyć przepony, to pozwoli Ci przeciągnąć płuca, tak jak chciałbyś rano przeciągnąć klatkę piersiową, czy szyję, czy biodro, żeby czuć się lepiej, sprawniej i żeby nasze tkanki były odżywione i dobrze funkcjonowały. Jak widzicie, trening to nie tylko czynność, która będzie usprawniała układ mięśniowy. Treningami można również wpływać na nasze narządy wewnętrzne, treningami można wpływać niesamowicie na nasze zdrowie z jednego prostego powodu. We wszystkich tkankach naszego ciała znajduje się troszeczkę mięśni gładkich, znajduje się troszeczkę nerwów, znajduje się troszeczkę skóry. Każdy narząd to tak naprawdę reprezentacja całego ciała przeniesiona na wątrobę, na płuca, na serce, na trzustkę. I kiedy popatrzycie na swoje ciało w taki holistyczny sposób, zauważycie, że ćwiczenia fizyczne to nie tylko narzędzie do wyszczuplania, do rozbudowywania barków, ujędrniania tyłka, ale również to jest ta czynność, to są te narzędzia, te działania, które będą usprawniały Wasze narządy wewnętrzne, które będą wpływały na leczenie tych narządów, usprawnianie ich funkcji, będą zabezpieczały przed przedwczesnym starzeniem się i przedwczesnym chorowaniem naszych narządów. Także długo i szczęśliwie będziemy w stanie unikać szpitalów i lekarzy. Ja Wam już dzisiaj za oglądanie tego odcinka dziękuję. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Pozdrawiam Was serdecznie. Marek Purczyński.